Teraz przed nami jest druk 405. Ogłaszam Państwu taką 20-minutową przerwę. Przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej, nie wiem, czy da się Państwu skończyć. Celem wykonstruowania się komisji, przedstawienia projektów uchwał o wyborze przewodniczących komisji. Ale po co teraz to robić? Zawsze wybory na dalszej komisji. Przerwa została ogłoszona 25-minutowa. Proszę Państwa, bo mnie też mam takie wyniki pomocne, które Państwu naprawdę ułatwią tą pracę. Wznawiam posiedzenie Rady Dzielnicy III. Proszę bardzo Państwa o spokój, ciszę, dalszą pracę, jak do tej pory. Wracamy do Państwa radni. Wracamy do procedowania druku. Druk numer 405, projekt zarządu w sprawie opinii do planowanego przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu Wyświetlenia Busfasu w ciągu ulicy Pilotu. Prosiłbym tutaj o zreferowanie tego druku przez Mateusza Drożdża. Proszę Państwa, nie gadajmy naprawdę, nie słyszymy. Można już, czy jeszcze tam jakieś dogrywki spada? Szanowni Państwo, kwestia jest następująca. Otóż Państwo radni. Panie Piotrze, przepraszam. Czy dacie dojść do słowa panu radnemu Mateuszowi? Bardzo mi proszę. Panie Przewodniczący, dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, sprawa jest trochę skomplikowana, jak powiedział profesor, trochę podejrzana. Ja nic nie powiem. Przepraszam, to ja. Mianowicie nie tak dawno, bo w środę w Gazecie Krakowskiej pojawił się tekst mówiący o tym, że założę rząd transportu. Ma pomysł, żeby wykonać tak zwane buspasy w ciągu ulicy Pilotu. Czyli po prostu jedna z tych, po jeden z pasów wyłączyć z ruchu normalnego i skierować się z tego na autobusy. Ponieważ wydaje nam się, że ten pomysł nie jest do końca dobry, ponieważ dla pasażerów komunikacji miejskiej pożytek będzie nieduży z uwagi na to, że jest tam dość dużo świateł, przystanków, które się trzeba zatrzymywać. Natomiast tego pasa zostaną wyrzucani, czyli nie będzie nie wolno korzystać innym kierowcom, którzy mieli problem drogi. W związku z tym pojawiają się problemy, czyli kosztem pewnej bardzo niewielkiej korzyści dla pasażerów, dla kierowców autobusem nie mającym tym pasem. Okaże się, że kierowcy będą w tych portach dość dużych, tak już w tym momencie są duże. Rowerzyści, którzy też będą mogli jeździć po buspasach, będą musieli jeździć albo ryzykować lewym pasem, albo też narażać pieszych, bo będą oczywiście będą wybierali chodniki, żeby tam jeździć. Myślę, że nielegalnie, ale nie da się postawić żadnego nie da się postawić policjantów na całym odcinku, żeby pilnowali tego ruchu. W związku z tym, że pojawia się nagle taka propozycja, uznaliśmy to jako zarząd za słuszne, żeby wyrazić swoją opinię co do tej planowanej przez ZIKI planowanego pomysłu z buspasami. I chcielibyśmy Państwa prosić o to, żeby zagłosować zgodnie z tą uchwałą, czyli konkretnie zapewniać to zamierzenie negatywne. Tutaj uzasadnienie, które sobie pozwolę przytoczyć, bo to było wysłane też szybko, jak to wysłane do członków komisji infrastruktury. Nasze uzasadnienie brzmi, włączenie zmiany dwóch pasów ruchu na pasach pilotów nie spowoduje znaczącego przyspieszenia ruchu autobusu, z powyższym przystanku i świateł sygnalizacji ruchu, ale również dlatego, że natężenie koronery popołudniowego ruchu do drogi to właśnie nie tylko na samej ulicy pilotów, ale też na ulicach, po których autobusy kontynuują swoją pracę, kierownicę nowej ruchy. Czyli
na ulicę Olszyny, Brodowicza, Krasiewicza i ulicę Miejskiej. Wiadomo, tam poza Miejską reszta tych ulic jest no, w zasadzie jednopasowa, w związku z tym no, ten problem wążenia autobusu do ruchu wystąpi dalej. Być może przez piloty by pewnie szybciej przejechały. Ciąg dalszego uzasadnienia, przeznaczenie połowy pasu zmiennej na pas tylko dla autobusu, czyli wyznanego z pasy, spowoduje za to konieczność zmieszczenia się podstawy samochodu na jednym pasie. To znacznie wydłuży poranny popołudniowy przejazd dla zmotoryzowanych oraz musi rowerzystów jazdy dylerem pasa pomiędzy samochodami i autobusami albo pochodnikami między pieszymi. Problemy jest taką także przy lewoskręcie w ulicy Wieniawskiego lub ulicę Lidlą, bo na lewoskręty, muszę zaporada też, na ambitację lewoskrętów też nie wyrazimy zgody. Tylko powiedzieć jeszcze przez lewoskręt w kierunku centrum handlowego przy Almie. I w ciągu dalszym prowadzeniu dwóch pasów miejscu, które już teraz mam problemy komunikacyjne, to też powiększa, na pewno nie zidentyfikuje. W związku z tym, to czasowi ogólnego poszerzenia ulicy Krokko, czyli na dodatkowe trzecie pasy, Rada Dzielnicy Trzeciej Drogi Czerwonej stanowczo sprzeciwia się wykluczeniu dwóch pasów w ciągu ulicy Pilotów. Czyli jeśli zjedli kiedyś doprowadzić do tego, żeby ta drogi była poszerzona na ten trzeci pas, wtedy możemy myśleć o kwestii wytyczenia buspasów, tak jak to ma miejsce na przykład na Alei Ministerstwa Zapada, gdzie przypomnę, buspasy się świetnie sprawdzają od estakady do traktorami do estakady generała Rozwadowskiego, ale później już na przykład na ulicy na Alei 29 listopada między estakadą i Dobrego Pasterza, gdzie jeżdżą Słopionki 430, 430 439. Już na przykład nie myślę o wytyczeniu buspasów, bo koło tych ludzi tam tak olbrzymie, że myślę, że kierowcy szybko wytłumaczyli urzędnikom z Gibitu, gdzie takie buspasy można wytyczać, a gdzie nie należy. W związku z tym chciałbym prośbę, żebyśmy nie blokowali sobie jednej z głównych ulic, która wiedzie z Dolnika Czerwonego w kierunku centrum, to bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, Łukasz Wątu. Przyznam się szczerze, że ja akurat jestem zwolennikiem, żeby tam powstał ten buspas. Zarówno na ulicy Pilotów z przedłużeniem Zarożki-Zdrowicza, jak i również na 29 listopada, o którym właśnie tutaj Mateusz wspomniał, z bardzo prostego powodu. Bo samochodem jedzie jedna osoba, akurat dwie osoby. No, autobusem tych osób jedzie kilkadziesiąt. Ja używam głównie samochodu do poruszania się po mieście. Z MPK korzystam bardzo rzadko, więc wprowadzenie buspasu czy na Pilotu, czy na 29 listopada z mojego punktu widzenia jest bardzo niekorzystne. Będę stał dłużej w korku. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jednak zdecydowana większość ruchu miejskiego w Krakowie odbywa się przy pomocy komunikacji miejskiej. To się wydaje może trochę dziwne, ale porównajmy sobie wielkości osób, które są w tramwajach czy w autobusach z osobą jeżdżącą samochodem. I dlatego uważam, że jednak ja bym nazwał niego pozytywnie ze względu na interesy pasażerów, bo nie możemy wyłącznie kierować się w życiu swoim interesem tylko tym, co jest dla nas dobre, ale też trzeba czasami pomyśleć o jednostkach jako o całości. Nie da się ukryć, że prowadzenie tych buspasów jest bardzo korzystne dla mieszkańców Krakowa podróżujących autobusami. Kierowcy będą przeklinać fakt, zgadzam się, będą o wiele większe korki, ale autobusy, które tam wielokrotnie widziałem stojące w korkach, razem ze mną oczywiście, to jednak jest tak około 50-60 osób. Więc ja bym tutaj jednak zastanowił się, czy powinniśmy bardziej nie kierować nie swoim interesem, a jednak interesem większości mieszkańców Krakowa. Radny Mateusz, coś wyraził opinię? Tak, oczywiście, ja to już mówiłem. Myślę, że tutaj inni radni, którzy mają swoje opinie, zawsze po obiegu ulicy Pilotów nie będzie w tym dziele wesprą. Natomiast tam problem polega na tym, że od Rąka Miejskiego Łukaszu do ulicy, znaczy do Białuchy, jest tych przystanków kilka. To jest Rąka Miejskiego, potem jest Pilotów i dalej to jest Białucha. Trzy przystanki. Powiedzmy, że tam jest światło. I na część strony się autobus muszą zatrzymać. Dodatkowo mam przyświadło przy Almie dwa razy, tak? I trzeci już tam za nosem na Białuszy, prawda? W związku z tym autobusy dużo nie zyskują, pasażerowie też dużo nie zyskają. Poza tym musimy jednak zauważyć, że tutaj jest problem nie tylko dotyczy naszych mieszkańców, bo dużo mieszkańców jedzie tymi samochodami. Oni nie pakują się do centrum. To jest ruch, który jest rozprowadzony w różnych kierunkach. W związku z tym, jeżeli my w tym momencie tutaj byśmy wprowadzili buspas, gdybyśmy włączyli jeden pas na ulicy Pilotów, ci pasażerowie, którzy stoją
po autobusach, siedzą w autobusach, czy ci, którzy siedzieli sobie wcześniej, dużo nie zyskają, bo on tak się co chwilę zatrzymuje. Natomiast pasażerowie, czy ci, którzy jedą samochodami, tą różnicę odczują bardzo wyraźnie. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje na ulicy Młyńskiej, co się dzieje na ulicy Młynańskiej, co się dzieje na ulicy Dobrego Pasterza. Jeśli występuje jakiś problem w postaci samochodu, który nawet nawalił na lewym, to już można sprawdzić, że to w ciągu ulicy Pilotów w kierunku centrum. To się robią momentalnie, się robią duże koszty. Nie wiem, jak tutaj może tamtędy też przejeżdżają. Nie wiem, jak jest Państwa. Dziękuję bardzo. Prosiłbym bardzo Pan Radny Ja popieram w całej rozciągłości tę uchwałę. Proszę Państwa, poza przy czym chciałem jeszcze jedną poprawkę zgłosić tylko na końcu. Proszę Państwa, jadąc od Ronda Mokryńskiego po minięciu Białki, pierwsze skręca światła jest do ulicy Łukasiewicza. Proszę Państwa, to jest blokada całego ruchu aż do Almu. Ponieważ jeżeli samochody będą się próbowały skręcić w lewo, a prawy pas będzie zajęty tylko dla autobusów, to nikt nie pojedzie, ponieważ w drugą stronę w kierunku Ronda Mogińskiego będą jechać samochody. Ludzie zlikwidowali ten most. Proszę, to chyba, że zlikwidują wszystkie skręty w lewo, już nie widzą. To się nie da, bo trzeba wyjeździć przed Rondą. A to jest Poznany, gdzie tu myśli, że pierwszy skręt w lewo, to znaczy, co się rozstrzygał, proszę Państwa, to byłoby logiczne, bo miałoby sens, gdzie nie byłoby skrętu w lewo na pewnym odcinku. Pierwszy skręt w lewo jest Łukasiewicza, drugi jest przy zaraz za wiadukiem. Przepraszam, nie, bo jest skręt w lewo w tej chwili przy cofami do budynków mieszkalnych, które tam są. Następna skręta w lewo jest w ulicę Jeniowskiego. Chodzi do Anny. Proszę Państwa, prowadzenie busmatu to jest. To nie chcę powiedzieć, że jest paranoja, dosłownie, to jest pomysł. No, to oczywiście, to znaczy, jeżeli byłby trzeci pas, rzeczywiście wyłączony liczy tylko dla autobusów, to jeszcze tu jako poprawkę przed ulicy Wieniawskiego zapisać ulicę Łukasiewicza. Tak, uwzględniliśmy. No, teraz chodzi mnie bardzo. Proszę bardzo, pana Rafał Mińcu, wcześniej proszę bardzo. Państwo, wprowadzenie tam buspasu zablokuje ten ruch. Ja tu się chciałem odnieść tylko do określenia większość, mniejszość. Z kolegą radnym oszacowaliśmy szybko długość ulicy Pilotów od Brodowicza do Ronda Mońskiego, liczbę samochodów. Wychodzi nam, że w samochodach, nawet jeżeli będzie jechała jedna osoba, jest około 500 pasażerów w autobusach. Niech tam usiadły tam być chyba z 5 autobusów na raz, żeby była taka sama liczba. Więc nie wiem, gdzie jest większość. Akurat na tej ulicy większość stanowią, jak to mówi lobby rowerzystów, blachosmrodziarzy. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojs był, potem pan radny Łukasz Tak, no jakoś te sprawy musi się w przyszłości rozwiązać, bo niewątpliwie jest to arteria, która dalej będzie coraz bardziej obciążona. Jako pierwszy ruch, bo powiększenie tam liczby pasów, to się wiąże nie tylko z tym, że trzeba poszerzyć, ale również trzeba przebudować miarę. To jest szaleństwo. Ale gdyby w ogóle coś na ten temat rozważać, to można by myśleć, zobaczcie, jak tam się korki tworzą. Korki się tworzą dopiero przy kościele tutaj przed w kierunku Ronda Mogilskiego i to w tamtą stronę przy Brodowicza, a w stronę z kościoła tutaj tworzą się pod wiaduktem i już i tam jest rzeczywiście duży. Więc być może, że byłoby jakimś rozwiązaniem zrobienia tylko jednego bab, jednego pasa w kierunku no jak to nazwać? Nie. W kierunku Ronda Mońskiego. Proszę bardzo, Czy zapomnijmy w ogóle o czymś takim jak zmienienie tam trzeciego pasu. To jest absolutnie nierealne, więc nawet nie dyskutuję na ten temat, bo to jest temat zastępczy. Myślę, że to, co powiedział przed chwilą pan Jacek, jest to bardzo rozsądne, bo rzeczywiście jak tak analizuje, jak tam się rozkładają korki, to rzeczywiście Brodowicza jest jednopasmowa, nic tam nie zrobimy. Ale rzeczywiście w drugą stronę często korki są już od wiaduktu.
co do tych lewoskrętów, ja bym je zlikwidował bez względu na to, czy będzie tam wyspa, czy nie będzie, bo przez te dwa lewoskręty, które są właśnie w Gliniarskiej, to tworzą się potężne korki, a zawsze ktoś może pojechać na rondo i na rondzie zawrócić. Więc likwidacja lewoskrętów bez względu na buspasy jest potrzebna. Więc ja bym proponował właśnie, będę zgłaszał poprawkę w tej treści. Przepraszam bardzo, zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji. Przepraszam, mam formalnie wniosek. Ale to wniosek wpływa po zakończeniu wypowiedzi. Do druku numer 405 wniosek o zamknięcie dyskusji. Musimy ten wniosek przegłosować. Jeżeli Państwo chcecie dyskutować, ja tak przeciw, muszę się poddać tej procedurze. Szanowni ale wszyscy są za, dyskutujemy za to, że jestem za. Ale no, padła propozycja, kto za to wniosek. Ale wreszcie, głos przeciw wniosku. Proszę bardzo. Ja uważam, że powinniśmy, to co powiedział Pan Jacek, uważam, że ja będę zgłaszał poprawki w tej kwestii. Powinniśmy ten temat rozwinąć, podyskutować. Rozumiem głos. Uważam, że ten projekt uchwały wyczerpuje nasze tutaj postulaty i zasadność podjęcia tej uchwały. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Podaję pod dyskusję wniosek o zamknięcie dyskusji. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Jeden. I przeciw były dwa, wstrzymał się jeden. Dziękuję bardzo. Wniosek został przegłosowany. Przystępujemy do procedowania. Państwo drodzy, przystępujemy do głosowania nr 405 w projekcie zarządu. Kto jest za poparciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Za autopoprawkami. Dziękuję bardzo. A to jest pani głosowała? Dobrze widzę? Dobrze będziemy widzieli. Nie, ja jeszcze mam. Pani Ania. Dwie osoby. Dobrze? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwa głosy. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, no, nie głosowała, trzy głosy. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta.